Po wielu dniach bardzo zmiennej pogody znów wróciło prawdziwe lato. W ostatni piątek wybrałem się na Wyspę Pucką, a dokładnie na popularne nasze łowisko, czyli Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Kamienie. To na obwodzie Odry numer 5. Spotkałem wprawdzie kilku wędkarzy, ale jak mogłem się spodziewać, w południe przy tak silnym słońcu pooglądaliśmy sobie tylko piękne widoki. O dużych rybach nikt nawet nie słyszał. Cisza, spokój, relaks. Po prostu czysto odpoczynek. Łowi pan tylko spławikowo? A na spławik i na grunt. Nie jestem zawodowcem, wędkarzem. Tak dla własnej przyjemności spędzenia czasu, części urlopu. Długo pan dzisiaj już siedzi? Nie, jakieś godziny, półtorej. Ale nic? No nic. Takie małe tam zaczę czupie i co to. Tyle razy się przyjeżdża i co? Mnóstwo jedzenia się rzuci, ryby się nakarmi, a ryby nie ma. Słabo, ja myślę, że to przez pogodę, ale na zabawy się przychodzi. Z rybami raczej ścienko, nieodpowiednia pogoda. Jest piękna pogoda, cisza, spokój, a przy okazji trochę takiego zainteresowania z wędką. Nie jestem ani zawodowcem, wędkarzem, tak dla własnej przyjemności spędzenia czasu. Mam taki osobliwy pogląd na sprawę, że w każdym drzemie jakaś tam dawna żyłka. Łowcy? No chyba coś takiego mamy w sobie, mimo tego, że jesteśmy wtłoczeni w betonowe ściany, w mieszkania, w miasta. Natomiast każdy odkrywa w sobie w jakichś okolicznościach. Jeden chodzi po lesie i załóżmy albo do czegoś mierzy, niekoniecznie musi strzelać, czymś się opiekuje, drugi zbiera. Różnie to się objawia. A inni, między innymi ja, z przyjemnością usiądę sobie nad wodą z jakimś takim, no, średnim sprzętem i też spróbuję jakby zapolować. No, są to bezkrwawe łowy, jak pan widzi, każdy to traktuje na swój sposób.